to jesteś pochwalna. Dla tych wszystkich ludzi, których łączy wspólna pasja. Na czym cię w końcu mówić, jaka jest prawda? Co wy naprawdę czujecie? Bo wy jesteście zajebiści ludzie na tym świecie. Łączy was jedno, miłość do motocykli. Spotykacie się co niedzielę na obi patelni w obidowej. Na zakrętach chodźcie niczym wiatr, bo wy jesteście motocykliści, każdy z was to brat. Ja nie rozumiem tych jebanych polityków, każą was bez przerwy, skazują na nazwę banitów. Bo oni nie wiedzą, co to znaczy pasja, co to znaczy miłość do drugiego człowieka, brata. Oni nic nie widzą, co naprawdę się dzieje. Wysyłają swoje psy, by kukarać was najczęściej w niedzielę. Sami przed Bogiem ręce składają, a sami w rządzie dużo oszukują, dużo kłamią. Posłuchajcie mnie, młodego dzieciaka, człowieka co ma niespełna 17 lat. Jaka jest prawda o tych wszystkich ludziach, którzy czują pasję w sercu i to już od wielu lat. Oni wiedzą, że to jest bardzo ryzykowne, mają cały czas w głowie, że mogą nie wrócić. Mimo to robią, bo to kochają, jedyne co pasję domo to w sercu mają. Nie róbcie tak, żeby zostawiali matki, ojców, żony czy ich małe dzieciaki. Zróbcie im tor niż kasę na uchodźców, którzy i tak w dupie was mają, bo oni wolą zachód. Posłuchajcie mnie, kurwa, jedyny raz, ilu jeszcze musi zginąć właśnie tam? To jest protest, żeby wybudować tor w Małopolsce. Jesteś za, bo ja tak. Wszyscy bądźmy za.